To znowu, sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ wkraczamy teraz w bardzo ważny wątek, mianowicie zawód psychoterapeuty w Polsce jest zawodem nieuregulowanym. Nie ma czegoś takiego jak ustawa o zawodzie psychoterapeuty, nie ma zresztą też ustawy o zawodzie psychologa. I jest to sytuacja kuriozalna z tego względu, że no, zawód psychoterapeuty jest obecny w przestrzeni publicznej. Korzystamy z usług psychoterapeutów powszechnie, a jednak nie ma czegoś takiego jak uregulowania prawne. Żadne przejrzyste regulacje jakby nie mówią tutaj, kto może nim zostać, a kto nim nie może zostać. Dlatego ja nie będę się jakoś odnosił tak bezpośrednio do tych konkretnych pytań. Psychoterapeuci zrzeszają się samodzielnie w dwóch takich głównych ośrodkach. Pierwszym ośrodkiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne i drugie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, do którego ja należę. I tam bardzo dokładnie jest opisane, kto może ubiegać się o ten tytuł, kto nie może. Akurat oba towarzystwa mają bardzo, bardzo podobne te kryteria. Wiem też, że są inne stowarzyszenia, które nadają takie tytuły, ale tutaj jakby nie pokuszę się o komentowanie, jakie one mają kryteria. Także z tym Instytutem Eriksonowskim, o który tutaj pyta i padło pytanie, nie będę się do tego odnosił.